Dzień dobry, Maciej Gnyszka z tej strony, Towarzystwa Biznesowe, a to jest kolejna sobota z finansami, a więc kolejne spotkanie z Arturem Krysikiem, CFO na godziny na temat finansów, finansów firmowych, nie osobistych, a firmowych. Dziś porozmawiamy sobie o tym, bo w ostatnich odcinkach kilkukrotnie Artur wspominał o budowaniu planu, o planowaniu. Dziś odpowiemy sobie na bardzo fundamentalne pytanie, jak planować w czasach, w których na pierwszy rzut oka nie da się planować. Więc jeśli jesteście ciekawi, to już teraz zostawcie kciuka w górę. Za 30 sekund po intro, prosto z cieleśnicy, posłuchamy sobie o planowaniu finansów firmowych. Witam Cię, Arturze, bardzo gorąco w kolejną sobotę. Cześć, witaj Macieju, witajcie nasi oglądający. A no właśnie, nasi oglądający, bardzo dziękujemy za wszystkie kciuki w górę, komentarze pod poprzednimi odcinkami. Dziś mówimy o planowaniu w czasach niepewnych, w sytuacji tak zwanej dynamicznej. Artur, teraz funkcjonuje taki skrót WUCA. VUCA. Spotkałeś się z nim? Przyznam szczerze, że nie. To jest. Możesz rozwinąć? Oczywiście mogę, ale nie potrafię. Bo to jest coś tam, wiesz. No, kolejny amerykański skrótowiec wzięty generalnie od tego, że czasy są niepewne. I tak już okay. Nie pamiętam z kim, ale ostatnio sobie śmieszkowałem z tej WUCI, bo pojawiają się nowe koncepcje zarządzania w związku właśnie z tym, z tą niepewnością na rynku. No i tak z kimś sobie rozmawialiśmy i mówi, WUCA. No tak, na pewno lata 40. XX wieku, a więc generalnie jeszcze pamiętane z przekazów ustnych, były na pewno czasami wielkiej pewności, na tyle, że dopiero teraz należy tworzyć osobne metodyki zarządzania w czasach niepewnych. No trochę nie do końca. Jak to, Artur, z tymi czasami niepewnymi jest z perspektywy finansisty? Czy one dopiero dziś nadeszły, czy generalnie się powtarzają? Wiesz co, ja powiem Ci tak, no, jak nawet czytam Pismo Święte, to powiem Ci szczerze, że te czasy niepewne już były wtedy. Także ja myślę, że one się powtarzają i to jest coś, co może dzisiaj z naszej perspektywy, znaczy dzisiaj to nasze życie wygląda, że płynie szybciej, tak? I może przyspiesza. I może dlatego nam to się wydaje, czy nawet osobom starszym, które żyją dzisiaj, że te czasy są bardziej niepewne, tak? Ale ja myślę, wracając do twojego idei, twojego pytania, że to jest coś powtarzalnego. Coś, co. No właśnie. 7 lat chudych, 7 lat tłustych, tak? Po prostu. Tak. To niepewność jest immanentną cechą rzeczywistości i myślę, że czasy pokovidowe wcale nie są tu czymś wyjątkowym. No przykład choćby zobacz. Dzisiaj mamy teraz sierpień, tak? A więc okres, można powiedzieć, nam tutaj, zwłaszcza w Warszawie, okres powstania warszawskiego, II wojny światowej, tak? Tak. Czy dla tamtych ludzi żyjących wtedy to były czasy pewne czy niepewne? No to były ewidentnie czasy niepewne. Wychodziłeś z domu i nie wiedziałeś, czy wrócisz, tak? To do tego stopnia to było niepewne. Także, a ludzie też prowadzili wtedy biznesy. Tak, to prawda, świadczy o tym chociażby słynna okupacyjna piosenka Tera je wojna, kto handluje, ten żyje, nie? Oczywiście. Business as usual na wielu piętrach rzeczywistości się toczył. Wspomnieliśmy o tym, że warto tworzyć plany finansowe, ponieważ nawet jeżeli one się nie zrealizują
to i tak stanowią jakiś punkt odniesienia, jakoś tam pomagają się orientować. Ja bym to porównał chyba do planu podróży, statku, nie? Jeżeli wiemy, jaki mamy cel i z grubsza, jaką trasą chcemy do niego dotrzeć, oto dzięki temu, że mamy ten cel i trasę, jesteśmy w stanie mierzyć odchylenia. Czy po to się tworzy plany? Między innymi tak. To jest po to, żeby może nie nastawiać się od razu na odchylenie. Odchylenie to możemy zmierzyć po realizacji, ale to też jest jakiś, jakiś argument za tym, żeby takie plany tworzyć, tak? Żeby później badać, o ile nam to, ile to odchylenie wyniosło i dlaczego, czym ono było spowodowane. Czy ono było spowodowane tym, że źle zaplanowaliśmy, czy może było spowodowane tym, i tutaj na przykład wtedy analizujemy trendy znowu, że zmienia się w ogóle nasze otoczenie gospodarcze. Zmienia się sytuacja rynkowa, w jaki sposób, pytanie, czy chwilowe, czy to jest jakaś zmiana już trwała i my musimy dokonać jakiejś modyfikacji w naszym biznesie. No to są zawsze pytania, które warto sobie stawiać. Natomiast ja znowu tutaj już raz w tym odcinku przywołałem, ale znowu przywołam argument, dla którego warto tworzyć plany finansowe. No to znowu choćby znajdziemy w Piśmie Świętym, sam Pan Jezus powiedział, że jak planujesz wybudować wieżę, no to najpierw człowieku rozsądny usiądź i obrachuj, czy ci na nią wystarczy, tak? No to jest nic innego jak zaplanowanie sobie budowania tej wieży, tak? No to, tak. To możemy. Aczkolwiek już widzę, słuchaj, kontrakcję ze strony, jak to ja ich nazywam, fideistów, którzy powiedzą, no tak, ale z drugiej strony jest przecież fragment o tym, że lilie polne nie sieją, nie żną, a są przystrojone lepiej niż Salomon. Co wy tu panowie opowiadacie? Trzeba zamknąć oczy, dużo się modlić i wszystko wydarzy się samo. Ja tutaj pogodzę, wiesz, te obydwa paradygmaty łączy święty Ignacy Loyola. Mhm. Bo on mówił tak, módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a rób wszystko tak, jakby zależało od ciebie. Dokładnie. I to jest, wiesz, ten złoty środek. Tak jest. Tak? Czyli my róbmy swoje, robić, a Pan Bóg niech robi swoje. Dokładnie. Jedno robić, a drugiego nie zaniedbać. Nie zaniechać, tak. Tak. To, bo wiesz, jeśli chodzi o planowanie, to generalnie ludziom się to podoba, nie? O tak, będę lepiej planował czas, tu będę miał więcej czasu i w ogóle tak, chciałbym planować i wydaje mi się, że na przykład sanatoria albo domy spokojnej starości są pełne ludzi, którzy marzą o tym, żeby w końcu zacząć porządnie planować, ale nigdy jakoś, kurczę, albo nie zaczęli, albo zawsze mieli alibi, nie wiedziałem, jak to zrobić. I tu mam świeżusieńką anegdotkę. Wczoraj nagrywamy to, słuchajcie, nie w sobotę, gdy oglądacie, a więc nie sugerujcie się tym wczoraj. Widziałem się. Przerwę ci, bo oni te niektórzy będą nie będą oglądali w sobotę, tylko też w inny dzień. Także. A to prawda, ale to na pewno nie będzie to wczoraj, które ja dziś mam na myśli. Dokładnie. Jeszcze gorzej. I słuchajcie, siedzę sobie w kawiarni, oczekując na kolegę, z którym się umówiłem dość niespodziewanie. Akurat się okazało, że był w okolicy. I miałem okazję podsłuchiwać rozmowę. No tak na oko małżonków między 70 parę, a no może 80. Oboje przyszli sobie na kawusie i fajurkę pani o lasce. No i tak sobie rozmawiają i pani mówi o tym, że kurczę, kto koło 40 wiedział, że to zdrowie jest takie ważne, to była taka pierwsza mocna teza, która mi dała dużo do myślenia, a po drugie właśnie spuentowała, no my to jeszcze jakoś o siebie dbamy, a tamci to mają. I to był absolutnie uroczy obrazek, natomiast wrócę z tej analogii, nie? Generalnie wszyscy wiemy, że nie wiem, warto dbać o zdrowie, że warto planować sobie czas, że warto planować sobie finanse,
Natomiast mam jakieś takie głębokie przekonanie, że naprawdę mało kto z nas to potrafi. Dlatego Artur, bardzo duże brzemię teraz na twoje barki wkładam, ponieważ odpowiedz nam na pytanie, jak planować, jak to robić, tak zupełnie, wiesz, technicznie nawet. Tak, tylko zaraz odpowiem na to pytanie, ale jeszcze dodam taką uzupełnienie do tego, co powiedziałeś, że nie planujemy, ponieważ po pierwsze, ja bym powiedział, po pierwsze nie wiemy, jak to robić, dobrze. Po drugie, nie wiemy, jak z tego korzystać, bo niektórzy przedsiębiorcy już nawet sobie zrobią, podejmą ten wysiłek, zrobią ten plan finansowy czy plan budżetu i go ładnego mają w Excelu albo jeszcze wydrukowany czasami, nawet gdzieś na tablicy powieszony. No i on tylko ładnie wygląda. Okay. Jest tam zrobiony gdzieś na początku roku, wspólnie z zespołem nieraz i on fajnie wygląda. Jak na pytanie, czy mam plan budżetu, no tak, mam. Tylko drugie pytanie się pojawia, a jak on jest aktualny? No już się trochę zdezaktualizował. No i właśnie, i to jest myślę pytanie, czy odpowiedź na pytanie, która powinna być punktem wyjścia, bo nie możemy doprowadzić do tego, żeby nasz plan finansowy się dezaktualizował. To znaczy on ma być zawsze aktualny. Czyli jak on się zmienia, to my też go zmieniamy. My też go modyfikujemy w zależności od tego, jak się nasza sytuacja firmowa zmienia. No tak, tu masz rację, że rzeczywiście planowanie jest chyba takim niekończącym się procesem, który wymaga nieustannej rewizji i wracania do tego, co zaplanowane, by wiedzieć, czy na pewno wciąż nasz statek ma płynąć do Kinszasy, bo być może po drodze dowiedzieliśmy się, że w Kinszasie jest właśnie wojna domowa i lepiej popłynąć gdzie indziej, tak? Albo na przykład, czy nasz statek nadal ma płynąć z taką prędkością, z jaką płynie, bo po drodze, żeby dopłynąć na czas, a nas po drodze na przykład spotkał sztorm, albo za chwilę będziemy mieli sztorm i musimy gdzieś tam go ominąć, tak? A więc to są tego typu pytania też. Jasne. No właśnie, teraz jak tworzyć te plany finansowe? Więc tutaj już pewna odpowiedź się kłania, jeśli mamy go nieustannie aktualizować, to po pierwsze, pierwszy wniosek, który nam się nasuwa, warto to robić w jakimś systemie informatycznym. To znaczy, nie warto tego robić na kartce papieru, w zeszycie czy na tablicy, no bo to będzie po prostu się nas to zamęcza. Więc warto to robić w jakimś systemie informatycznym, w arkuszu, czy to zwykłego Excela, czy w jakimś dedykowanym do tego aplikacji, oprogramowaniu. No właśnie. I tu dodam, odnoszę też wrażenie, że bardzo istotną przeszkodą jest mnogość aplikacji i mnogość pomysłów na techniczne podejście do planu i następuje chyba taki efekt osiołkowi w żłoby dano, w jednym owiec, w drugim siano. Nie wiadomo z czego skorzystać i tak naprawdę tego nie robimy. Tak, to znaczy to jest pierwsza rzecz, mnogość. I tutaj od razu się z tym uporam. Ja osobiście najchętniej korzystam z Excela, powiem szczerze. No i zwykłego, prostego Excela. Dlaczego? Dlatego, że on mi daje największe możliwości, jeśli chodzi o plastyczność. Ja mogę się dostosować do każdej firmy, do każdej specyfiki, do każdej sytuacji. Ale żeby zbudować arkusz w Excelu, no trzeba mieć jakąś wizję tego, znaczy wiedzieć przynajmniej od czego wyjść, tak? Ja zawsze polecam, żeby zrobić to najprostszy arkusz przychodów, kosztów, wyniku finansowego, jak tylko potrafimy. Jedna ważna rzecz, zrobić to w ujęciach miesięcznych albo tygodniowych, jeśli możemy sobie na takie szaleństwo pozwolić i zbudować arkusz na formułach. Czyli jeśli tworzymy jakieś wyliczenia, to żebyśmy mieli zaszyte tam formuły tych wyliczeń, odwołanie do komórek, żeby później tylko zmieniać podstawowe dane kosztowe, zmieniać podstawowe dane w przychodach i żeby nam się wszystko inne samo przeliczało, żebyśmy nie musieli znowu z kalkulatorem w ręku tego arkusza przeliczać na piechotę. No bo wtedy ten arkusz nam... No czy tracimy podstawową funkcjonalność tego narzędzia? Jak to automatyczne przeliczanie. To wydaje się oczywiste, ale rzeczywiście... Ale nieoczywiste nie jest. Tak, tak.
Także zwłaszcza u osób, które, jak ja to mówię, mają alergię na Excela. Ale w niektórych sytuacjach, czy niektórym osobom, właśnie arkusz może no, być taki Excelowy utrudnieniem, no bo w ogóle nie wiedzą, od czego zacząć, tak? I nie stoi nic na przeszkodzie, żeby oni sobie wzięli jakąś aplikację, jakiś dedykowany program do tego, do tworzenia budżetu. Tylko ważna rzecz, żeby zadbać o to, żeby mieć w ręku instrukcję do tego programu. Znaczy warto sięgać wtedy po taki program, który ma instrukcję, żebyśmy wiedzieli, od czego w ogóle zacząć uzupełnianie tego, tych danych, bo w niektórych trzeba najpierw potworzyć jakieś słowniki, potworzyć jakieś podstawowe dane, dopiero można zacząć wprowadzać cyfry, a w niektórych od razu wystarczy wprowadzać cyfry i można na bieżąco jakieś słownikowe rzeczy uzupełniać, tak? A więc warto mieć tą instrukcję, żeby wiedzieć, jak ten program chodzi, bo często właśnie spotykam się z tym, że przedsiębiorcy coś zaczynają, później próbują metodą prób i błędów, próbują rozpracować program i w końcu się nie udaje i zarzucają i mówią, a w nosie z tym wszystkim, to ja już sobie będę działał tak. A więc po pierwsze, w systemie informatycznym, po drugie, jeśli w Excelu, to na formułach, jeśli w systemie jakimś informatycznym, no to w takim, który mamy, do którego mamy instrukcję. Albo który nam ktoś pokaże, bo też może być coś takiego, że nam ktoś pokaże. Okej. Największa firma, którą ogarniałeś na samym tylko Excelu, to jakiego typu rząd wielkości? Największa firma, którą ogarniałem na Excelu, to była międzynarodowa korporacja. Produkująca system, znaczy z sektora elektroenergetycznego, mająca siedzibę główną w Paryżu, w Polsce ma swoje spółki, także dało się. Okej, czyli jeżeli myślimy, nie no moja firma to jest za duża, nie da rady, to jednak powinniśmy troszkę nie czuć się jak Napoleon. Dokładnie tak, to ten program naprawdę ma duże możliwości. No to... Okej, to wiemy już, że spokojnie możemy zacząć od Excela, wiemy już, że używamy formuł, żeby to się wszystko jednak liczyło samo. Wiemy, zmieniało, to jest ważne, zmieniamy. Jak mamy miesiąc i widzimy, kończymy miesiąc, na przykład lipiec, w którym były zaplanowane przychody na poziomie X, a one nam wychodzą na poziomie Y, to powinniśmy to wprowadzić do naszego planu i automatycznie pozmieniać kolejne miesiące, tak? To samo po stronie kosztów. Wtedy ten plan budżetowy będzie nam żył i on będzie nam wtedy służył. Jasne. A powiedz pytanie, myślę, że odnośnie formy, no to mamy odpowiedź. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy dla Was to jest zrozumiałe, może powinniśmy to jakoś pogłębić, ale teraz tę tabelkę trzeba będzie zasilić danymi. Skąd te dane brać, a skąd ich nie brać na pewno? Znaczy, no na pewno warto dbać, jeśli prowadzimy naszą firmę kilka lat, to warto sięgnąć do danych historycznych naszych, tak? Przynajmniej na przestrzeni ostatniego roku, jeśli on był miarodajny z różnych powodów, bo COVID, bo sytuacja popandemiczna i tak dalej, to można sięgnąć z okresu 3 lat, tak? Czy sprzed okresu w ogóle tego przedcovidowego. Oczywiście warto w tym momencie tę stronę kosztową i przychodową, jeśli chodzi o ceny jednostkowe, zaktualizować do cen dzisiejszych, tak? Czy do cen przyszłych, jeśli będziemy ten plan robić. To ciekawa uwaga. No bardzo ważne, no bo jeśli powiedzmy mamy koszty, nie wiem, paliwa według cen sprzed 2018 roku, no to tak. One się nijak mają do dzisiejszej ceny, tak? Do dzisiejszej wartości, to samo koszty energii, wynagrodzeń, bo też wynagrodzenia wzrosły i tak dalej, i tak dalej. Także to warto, żeby o tą stronę zadbać. Natomiast jakich danych na pewno nie warto brać? Ja bym był ostrożny, żeby korzystać z takich danych, wiecie, firmy sąsiada, tak? Nieraz spotykam się, no to ja sobie wezmę jakieś dane jakiejś firmy i sobie je powpisuję. No nie, warto się zastanowić, to już lepiej usiąść, nawet jak
to jest nasz startup, czyli zaczynamy swoją działalność, to warto się zastanowić w ogóle, jaką ja będę miał. Zawsze budujemy od strony kosztowej, zaczynamy. Bo strona kosztowa jest nam w miarę znana. To znaczy, jeśli wiemy, w jaki biznes wchodzimy, to wiemy, jakie koszty będziemy mieli wynagrodzeń, ile ludzi będziemy musieli zatrudnić, na jakich warunkach, jakie będziemy mieli koszty materiału, ile będziemy mniej więcej jeździć, a więc koszty paliwa i tak dalej, i tak dalej. Te koszty możemy sobie założyć. Jeśli wiemy, że to mogą być nie wszystkie koszty, no to sobie jeszcze robimy pozycje, koszty pozostałe i sobie tam zakładamy, nie wiem, plus 10%, plus 15%, tak? To są taki nasz bufor bezpieczeństwa. Tak. Później przechodzimy do strony przychodowej. No tak, tu też istotna uwaga, moi mili, nad kosztami mamy, na koszty mamy pewne przełożenie, na przychody niekoniecznie. To jest istotna, myślę, rzecz. Ale jeśli wiemy, w jaki biznes wchodzimy, no to wiemy mniej więcej, jakiego rzędu przychody chcielibyśmy, czy możemy się spodziewać, tak? W tym biznesie. Tak, no oczywiście. Bo rozumiem, że jakiś research wcześniej zrobiliśmy, albo pracowaliśmy w podobnej firmie, albo się w jakiś inny sposób tej firmie przyglądaliśmy. No takie dane powinniśmy mieć. Tak, tak, tak. Oczywiście. Co do danych sąsiada, to myślisz, że też jest takie wrażenie, że dane z obcych źródeł mogą być danymi przefałszowanymi, nawet bez złej wiary, tak? Tak jak rozmawialiśmy o tym, że często firmy mają sezonowość, a właściciel spytany, czy ma biznes sezonowy, odpowie, że nie, bo jest szczerze przekonany, że nie jest to sezonowy. Czy podobne ryzyko mamy i tutaj? No oczywiście, zwłaszcza jeśli, wiesz, to też zależy od tego, jak długo się temu sąsiadowi przyglądaliśmy. Bo jeśli to było przyjrzenie się jednego dnia i akurat u sąsiada to był dobry dzień, no to możemy się łatwo przejechać, tak? Natomiast jeśli tej firmie przyglądamy się dłuższy czas, tak? Przyglądamy się, nie wiem, 3 miesiące, pół roku i widzimy mniej więcej, jak ta tendencja u nich wygląda, no to wtedy to jest zupełnie inna sytuacja. To wszystko zależy, jak długo to badanie robimy. Czyli myślisz też o tym, żeby sąsiada trochę popodglądać? To jest... No, powiem ci, że nie wiem, co ci odpowiedzieć na to pytanie. Nie no, ja na oczywiście razie... mam na myśli na przykład patrzenie, ilu klientów danego dnia obsłużył. To nie mam na myśli, słuchajcie, żeby patrzeć tam przez dziurkę od klucza i sprawdzać, co klient gdzie ma. Na szczęście naprzeciwko dziurki od klucza nie mam sąsiada. natomiast no, mój sąsiad też nie zajmuje się takim zawodem jak ja, także to też jest mój sąsiad, że tak powiem, spokojnie może spać. No to pozdrawiamy twojego sąsiada, ale rozumiem, że taka obserwacja to nawet ludzie, którzy, nie wiem, szukają lokalizacji pod restaurację, czy tam różne rzeczy, to właśnie mówią, że w ramach researchu obserwują dane miejsce, ilu tam klientów przychodzi pod który adres i na tej podstawie oceniają, czy miejsce w ogóle jest odpowiednie na ich biznes. Rozumiem, że podobnie możemy dane brać w ten sposób. Tak, bo to nie musi być od razu biznes konkurencyjny w stosunku do tego punktu, który obserwujemy, ale to może być na przykład biznes kompatybilny, czyli w jaki sposób klienci tamtego biznesu wiemy, że będą naszymi klientami, tak? Tak. A więc od ilości klientów w tamtym biznesie my możemy tutaj to wiązać z naszym biznesem. Także jak najbardziej takie obserwacje warto prowadzić. Tak, to jest bardzo fajny pomysł. A wracając jeszcze do narzędzi, już na koniec, zakładam, że w pewnym momencie jakieś tam bardziej zaawansowane narzędzia mogą być pomocne. Jak taki moment rozpoznać? Wiesz co, no to zależy, znaczy na pewno warto, Excel już sobie będzie trudniej mi poradzić, gdy będzie na tym narzędziu pracowało kilka osób. Dlatego, że jak już kilka osób jednocześnie będzie pracowało, no to w tym momencie on będzie się zawieszał, będzie ciężej pracował i tak dalej, i tak dalej. A więc na pewno w momencie, gdy wchodzimy na takie zarządzanie sieciowe,
takim budżetem, no to warto w tym momencie pomyśleć o jakimś rozwiązaniu bardziej systemowym, tak? Natomiast do momentu, kiedy tylko my pracujemy nad tym, to naprawdę on ma duże możliwości, tym bardziej, że teraz możemy go też zamieścić w chmurze, a więc możemy pracować z różnych stanowisk, możemy go nawet na telefonie otworzyć i tak dalej, i tak dalej. On ma w tej chwili duże możliwości. Tak, tak. O tak, rzeczywiście Excel się przesiadł w model SaaS-owy, bazuje na chmurze Microsoftu, więc te możliwości się ponownie poszerzają i pewnie oddala się moment, w którym te wyspecjalizowane narzędzia są konieczne. Tak, ale ja rozumiem też, że niektórzy mogą mieć awersję do Microsoftu. Narzędzia takie oczywiście oferuje też Google, tak? Także i inne, nawet bezpłatne systemy. Także naprawdę palota jest ważne, żeby to był arkusz po prostu kalkulacyjny. Tak jest. Moi mili, no myślę, że dokładnie tak to właśnie wygląda, więc dajcie znać nam w komentarzach, jakie są wasze doświadczenia. Czy wy pracujecie w Excelu, czy pracujecie na jakichś innych narzędziach i jesteśmy bardzo ciekawi. Pamiętajcie też, że wszystko to możecie być wsparci przez Artura w konsultacjach indywidualnych czy w ramach projektów interimowych z kodem CFOAK01. Będzie to strawniejsze dla strony kosztowej waszych przedsiębiorstw. Jeżeli ten materiał był dla was wartościowy, to oczywiście starym zwyczajem dajcie znać w komentarzach, dajcie znać kciukiem w górę. Oczywiście jeżeli był niewartościowy, dajcie nam kciuka w dół. YouTube wprawdzie, słuchaj Artur, ostatnio wprowadził niewyświetlanie liczby kciuków w dół. O, ciekawe. Więc, no, widz się nie dowie, jak bardzo cię hejtują oraz nawet sam YouTuber ma problem z poznaniem liczby kciuków w dół, bo na przykład w aplikacji, jest taka aplikacja YouTube Studio dla twórców YouTube'owych, masz tylko liczbę kciuków w górę, dopiero w wersji desktopowej pierwszą daną, którą masz, to jaki procent z ogółu głosów był pozytywny. Aha. I dopiero musisz się dokliknąć i masz liczbę bezwzględną, ile kciuków w dół. Nie wiem, to jakaś obsesja chyba na podstawie, obsesja pozytywnego myślenia. Nie wiem, jak to rozumieć. No, takie coś podejrzanego, ale generalnie zapraszamy. Zapraszam też do korzystania z kodu. Tak. Nawet przy jednorazowej, indywidualnej konsultacji on ma zastosowanie. No to bardzo fajnie, życzymy wam, słuchajcie, udanych rozmów z Arturem. Arturze, my widzimy się w kolejną sobotę, bardzo dziękuję. Na ostatnie 30 sekund starym zwyczajem polecimy wam różne filmy z tego kanału. Do zobaczenia, Artur, dziękuję. Do zobaczenia, Macieju, do zobaczenia, dzięki. Cześć.